Marek Rutkiewicz z grupy Vibatech Fuji został pierwszym kolarzem w 52-letniej historii w wyścigu szlakiem Grodów Piastowskich, który wygrał go po raz trzeci. Etap w Polkowicach zakończył się zwycięstwem Alana Banaszka z grupy CCC z Prandi Polkowice. Popularny Rutek wygraną w całym wyścigu zapewnił sobie na rozegranym w sobotę królewskim etapie, który kończył się podjazdem pod Srebrną Górę. Tam zyskał 26 sekund przewagi, które bez większych problemów utrzymał w trakcie niedzielnego kończącego etapu z Głogowa do Polkowic. Ten rozpoczął się zgodnie z przewidywaniami od serii ataków. Raz za razem kolarze próbowali rozerwać stawkę, ale zazwyczaj ich próby kończyły się dość szybko. Tak było do momentu, gdy uformowała się grupa 5 cyklistów, którym udało się wypracować nawet dwuminutową przewagę nad peletonem. Tę piątkę tworzyli Kamil Gradek z One Pro Cycling, Christopher Hatz, Team Lotto Kernhaust, Bartosz Warchoł z Hurom, Adam Stachowiak z Woster oraz Piotr Brożyna z ekipy CCC z Prandi Polkowice. Jako pierwszy tempa nie wytrzymał Hatz, a pozostała czwórka została wchłonięta przez peleton na ostatniej rundzie wokół Polkowic 9 km przed metą. Na kreskę usytuowaną na ulicy Kardynała Kominka wjechał cały peleton. Końcówka należała do ekipy CCC z Prandi Polkowice. Ale się walka, chyba Polak, Alan! Alan Banaszek, o którym Państwu mówiłem, i on wygrywa. Takie sobie założyłem cele, żeby właśnie zgarnąć koszulkę lidera na prologu, na kryterium w Legnicy i żeby wygrać ten płaski etap w Polkowicach. Moje założenia spełnione w 100%. Niestety zabrakło tego zwycięstwa w klasyfikacji generalnej, ale cieszymy się z tego, co jest. Leszek Luciński zajął drugie miejsce, więc jest się z tego cieszyć. To też jest bardzo dobry wynik. W całym wyścigu triumfował doświadczony Marek Rutkiewicz, który jako pierwszy tej sztuki dokonał po raz trzeci w historii. Tak naprawdę dopiero dzisiaj tak zacząłem tam trochę o tym myśleć, no bo prześledziłem historię wyścigu, nikt do tej pory nie wygrał 3 razy, także bardzo cieszę się, że udało się mi akurat wygrać. No wyścig ten bardzo, bardzo lubię, bo już go wygrałem w barwach Mroza, barwach CCC, teraz w barwach Vibatech 7R Fuji, także niezależnie od ekipy ten wyścig bardzo mi się podoba i cieszę się tym bardziej, że mogłem znowu w nim wygrać. Zwycięzcą 52. edycji Grodów Piastowskich został Marek Rutkiewicz. Drugie miejsce zajął Leszek Pluciński z ekipy CCC z Prandi Polkowice, a trzecie Emanuel Piaskowy z Team Hurom. W klasyfikacji górskiej najlepszy był Fryderyk Dąbrowski z Team Daudner, a klasyfikację młodzieżową wygrał Ulis Bajew, Din Mukhamed z grupy Asta. W klasyfikacji drużynowej triumfowała ekipa CCC z Prandi Polkowice. CCC z Prandi Polkowice najlepszą drużyną 52. CCC Tour Grody Piastowskie. I dla nich też dzisiaj muszą być fanfary, o które bardzo proszę.